jestem przekonana, że takie doświadczenie szkolne, gdzie młode osoby mogą wyrazić swoje zdanie, gdzie mogą przejąć inicjatywę, gdzie mogą zgłosić swój pomysł, są ważną inwestycją na przyszłość. W programie Szkoła Demokracji pokazujemy młodym ludziom, w jaki sposób mogą mieć wpływ na życie szkoły. Jak mogą się angażować, jak mogą ją zmieniać, jak mogą realizować pomysły. Natomiast nauczycielkom, nauczycielom i dyrekcji pokazujemy i dajemy też narzędzia, jak wspierać, w jaki sposób mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniu i realizacji ich pomysłów. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy uczniowie postanowili zapytać innych kolegów, koleżanek ze swojej szkoły o ich potrzeby i zorganizowali dyskusje klasowe. Dzięki temu każdy młody człowiek mógł w szkole się wypowiedzieć. Byli to uczniowie zarówno z młodszych klas, jak i starszych. I okazało się, że bardzo wiele tematów po pierwsze było ważnych dla młodych ludzi, a po drugie dzięki tym dyskusjom nauczyciele, nauczycielki dostali bardzo dużo wskazówek, w jaki sposób organizować na przykład lekcje, czy co motywuje uczniów, czy co właśnie powoduje, co ich demotywuje. Więc to był taki ważny dla nich moment, kiedy mogli wziąć sprawę w swoje ręce i też potem przejąć też taką odpowiedzialność za to, co dalej z tymi wnioskami i co chcieliby dalej zrobić.